Myślę, że etapem takim najistotniejszym było powstanie nowego klubu o nazwie Mostostal, odłączenie sekcji siatkówki z Chemika, no i przejęcie, że tak powiem, władzy przez prezesa Pieczyka. No, w pewnym momencie była taka sytuacja, że szkołę z Rzeszowa przenosili do Spały i dostałem propozycję. Dostałem propozycję od pana Kazimierza Pietrzyka, z tym, że zostałem polecony przez Waldka Wspaniałego. Prezes Pietrzyk Mostostalu zaproponował mi pracę w Kędzierzynie, ale ja miałem jeszcze kontrakt na rok. Na dwa lata miałem kontrakt ze Stilonem. Chciałem się z tego kontraktu wywiązać. Z perspektywy czasu wiem, że zrobiłem dobrze. No i padło pytanie, czy ewentualnie kogoś bym widział na miejscu. No i też ja zastanawiałem się, bo poleciłem Janka Sucha i tym sposobem prezes się dogadał z Jankiem. Pamiętam, że na samym początku, już to w paru wywiadach mówiłem, że z zespołem mieliśmy spotkanie z prezesem Pietrzykiem, który przedstawiał nam jak gdyby wizję przyszłości tego klubu. No i na jednym z pierwszych spotkań powiedział, że on tutaj widzi zespół na miarę Mistrzostwa Polski, na miarę Pucharów Europejskich. No nie ukrywam, że po wyjściu z tego spotkania, jak poszliśmy z chłopakami do szatni, no trochę śmialiśmy się z tego pomysłu, że no facet trochę chyba jest, nie wiem, nie z tego świata, że ma takie wizje, no co w niedługim czasie okazało się, że tak jak nam przedstawił, tak zrobił i takie były późniejsze fakty. Mieliśmy na celu przede wszystkim wygrać Mistrzostwo Polski, co oczywiście w pewnym momencie zostało wyśmiane. Pamiętam, jak dziś, kiedy zadzwonił jeden z dziennikarzy Radia Park i zapytał, jaki mamy cel na ten sezon. A kiedy wspomniałem, że ma być to Mistrzostwo Polski, z pewnym niedowierzaniem usłyszałem, czy na pewno wiem, co mówię. Dużo osób z tamtego okresu będzie pamiętało pierwsze Mistrzostwo Polski. To było akurat w tym sezonie, w którym przyszedłem. Graliśmy z Morzem Szczecin. Morze już miało piłki setowe, może prowadziło wysoko gdzieś tam w tej breku, już nie pamiętam dokładnie, 13-6 czy 13-7, coś takiego, i udało nam się ten mecz wyciągnąć. Wygrać drugie spotkanie, pojechać do Szczecina, ładnie dostając od nich, że tak powiem, na obecne czasy elegancki oklep, bo w ciągu godziny załatwili nas dwa razy. Nawet nie zdobyliśmy ani jednego seta i ten decydujący piąty mecz u nas w Kędzierzynie przy wspaniałej publiczności. Myślę, że ci, którzy byli wtedy, nie zapomną tego do końca życia. Ostatnim meczem, wspomnieniem, zapewnimy sobie awans do szóstki i z szóstego miejsca wygraliśmy tą ligę, zajęliśmy pierwsze miejsce i w barażach graliśmy z Bosmanem Morze Szczecin. Bosman Morze Szczecin, gdzie między innymi trenerem był Hubert Wagner. Pięć meczy, dopiero w piątym meczu wygraliśmy 3-0 i zdobyliśmy po raz pierwszy, to dla mnie cała przyjemność, po raz pierwszy tytuł mistrza Polski.